Narodowej Maciej Kopeć. Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego Katarzyna Koszewska. Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Jadwiga Parada. Zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ewa Staniszewska. I naczelnik Wydziału w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym Anna Bodek. My z Ewą będziemy Państwu pomagać, rozmawiać z nami. Liczymy najpierw na to, że nasi goście przedstawią swoje wieści dla nas, potem mam nadzieję, że zdążymy zadać trochę pytań. Jest już dość późno, także bierzemy się do pracy. Czy oddaję głos panu ministrowi? Dzień dobry, szanowni państwo. Ja jakby przede wszystkim tak chciał jednak mimo wszystko, jakby przechodząc do tego, co planujemy, jednak odnieść się troszeczkę do przeszłości. Postaram się to zrobić bardzo szybko i równocześnie jakby z góry, jak myślę, na pewne pytania odpowiedzieć. Bo jakby no tak patrząc na dyskusję, oczywiście ona krąży wokół gimnazjów, czy kwestii przekształceń, czy etatów nauczycielskich. Natomiast no, zasadniczym celem tej zmiany jest kwestia sposobu nauczania, jest kwestia tego, w jaki sposób uczeń, który kończy szkołę podstawową, gimnazjum, czy liceum obecnie mógł się odnaleźć na studiach wyższych. I sposób funkcjonowania liceum ogólnokształcącego od tego wersji trzyletniej spotyka się z krytyką. Równocześnie ta krytyka, również wiele krytycznych ocen znalazło się w badaniach IBE, które dotyczą realizacji podstawy programowej. Także te, które dotyczą funkcjonowania gimnazjów w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Czyli inaczej mówiąc, tak, jakby to, o czym mówimy, jakby nie dotyczy tak gdzieś tam powszechnie formułowanej opinii, że u źródeł zmiany jakby jest opinia publiczna, która ma nie najlepsze zdanie o gimnazjum. Tak? Czyli to jest jeden element, ale oczywiście u źródeł zmiany tkwi przekonanie, że obecny system liceum ogólnokształcącego funkcjonować nie może. Czyli inaczej mówiąc, z tego liceum w wyniku zmian, które rozpoczęto w roku 2009, które dotarły następnie do liceum ogólnokształcącego, czy szerzej do szkoły ponadgimnazjalnej, z tej szkoły w zasadzie wyparował kanon przedmiotów przyrodniczych. Dalej została ograniczona historia. Dalej to spowodowało równocześnie, że liceum stało się półtorarocznym kursem przygotowawczym do matury. I jakby z wieloma konsekwencjami, to znaczy z przekonaniem, że te rozszerzenia, które wchodzą od drugiej klasy, one są w takiej liczbie, że uczeń szkoły ponadgimnazjalnej nie jest w stanie, czy nie jest dobrze, jakby przygotować się, tak? Oczywiście poza zapewne uczniami najlepszych liceów, co potwierdzają rektorzy wyższych uczelni. Druga rzecz dotyczy jakby skutków reformy pana profesora Handke, czyli inaczej mówiąc, celu, dla którego zostało utworzone gimnazjum i w zasadzie przekonania, że gimnazjum, które sobie wymarzył pan profesor Handke, w takim kształcie po prostu nie istnieje. Trzecia kwestia to jest niż demograficzny. I jakby odnosząc się do tych kilku kwestii, jakby skupiając się na samym gimnazjum, to znaczy wyraźnie określono cel powstania gimnazjum jako wyrównywanie szans edukacyjnych, przede wszystkim pomiędzy miastem a wsią. I ze wszystkich badań, które prowadził Instytut Badań Edukacyjnych, jednoznacznie wynika, że ten cel nie został osiągnięty. Nawet zresztą nie sięgając do pogłębionych badań, wystarczy popatrzeć na
wyniki egzaminów zewnętrznych, które to potwierdzają. Dalej, to gimnazjum miało w gruncie rzeczy posiadać pewien kanon kształcenia ogólnego, natomiast reforma z roku 2009 część tego kanonu wyrzuciła do liceum, do klasy pierwszej, czyli jakby ambitny plan, który polegał na tym, żeby gimnazjum faktycznie przyjęło dość istotny element kształcenia i było tym elementem wyrównania szans, po prostu się nie sprawdziło. Dalej, gimnazjum, gdyby popatrzeć na rozporządzenie, które wprowadzało gimnazja, mówiło o tym, że minimalna liczba uczniów w gimnazjum to jest 150. Według planu przygotowanego wówczas w Ministerstwie Edukacji Narodowej zakładano, że tych uczniów będzie ponad 300, liczba gimnazjów 5,5 tysiąca. Dzisiaj gimnazjów jest o 2 tysiące więcej, a liczba uczniów przeciętnego gimnazjum spadła do 143, czy inaczej mówiąc, jest poniżej tego minimum, które przewidywało rozporządzenie. Taka konstrukcja tej szkoły, jak Państwo oczywiście wiedzą, miała na celu zapewnienie odpowiedniej kadry w takiej szkole. I oczywiście to łatwo jakby pokazać, gdybyśmy wzięli trzyciągowe gimnazjum, to gdybyśmy popatrzyli na przedmiot historia, to mniej więcej daje etat. A więc to miało zapewnić stabilizację kadry, to miało pokazać, że ta szkoła faktycznie zapewni odpowiedni poziom wykształcenia. Dzisiaj wygląda oczywiście cały czas tak samo stabilnie, to znaczy ta przeciętna cyfra, która, czy te przeciętne liczby, które dotyczą osób, które mają etat, ona wcale się nie zmienia przez ostatnie lata, tylko z czego to wynika? No z jednej strony zapewne część nauczycieli gimnazjów uczy dwóch przedmiotów, dalej część po prostu uzupełnia etat, a więc jakby pewna stabilizacja jest, dalej trzecim elementem szansę pierwszą szkół, czyli szkoły podstawowej dzisiaj znajduje się profesora Handke, przewidywała, będzie to poziom w zespole z tych, to znaczy zjadek. Jest to niemożliwa zawierana, bo myśmy oczywiście właściwie uratowały technika, które jeszcze w szkoły. Pojawia też gdzieś tym wszystkim, z drugiej strony, gdyby popatrzeć, oczywiście też innego w Polsce, no zauważyć, tak, patrząc na czym ten wybór ewidentnie opiera się, a więc równocześnie badają, a czego nie bada polski badawcy, to jest po prostu rodzic. I tak naprawdę nie można patrzeć na edukację bez rodzica i pewnego, jak powiedziałem, polskiego fenomenu, a tym jest na pewno boom edukacyjny. I on oczywiście nie bierze się też z niczego, bo gdybyśmy popatrzyli na różnego rodzaju badania, dane statystyczne, to byśmy zobaczyli, że 40% uczniów zawodówki nie znajduje pracy, natomiast zupełnie inaczej jest przy absolwencie szkoły wyższej. Czyli inaczej mówiąc, kwestia pracy, kwestia istotny nacisk edukacyjny w Polsce. W Polsce 90-80% rodziców uważa, że ich dziecko powinno skończyć studia wyższe. No tyle to uważa 60% gimnazjalistów dzisiaj. Natomiast jest to ogromna presja, ogromny nacisk. Powiedziałem, bez tego czynnika trudno w ogóle analizować badania PISA. Drugi jakby czynnik, który wynika ze wszystkich badań w różnych krajach, jest taki, że wszędzie te wyniki wzrosły tam, gdzie wprowadzono system egzaminów zewnętrznych, czyli inaczej mówiąc, razem z egzaminami zewnętrznymi po prostu taki wzrost nastąpił. Gdybyśmy w ogóle popatrzyli na jeszcze inne badania, które mówią na przykład o stopniu zadowolenia, czy jakby w ogóle poczucia, tak? Zadowolenia, poczucia, że jest się zdrowym i osiągnęło sukces, to wyraźnie widać różnicę, która dotyczy absolwentów szkół wyższych, a te, które dotyczy tych, którzy jakby swoją edukację zakończyli na wykształceniu średnim. Czyli inaczej mówiąc, jest to jakby z jednej strony bardzo optymistyczne, z drugiej strony niewątpliwie pokazuje no, taki kontekst, byśmy powiedzieli, społeczny badań PISA. Dalej, jeżeli chodzi o same badania EWD, to takie też prowadzono. Od roku 2008 po raz pierwszy tak naprawdę mamy do czynienia z zespołami szkół, gimnazjum, podstawówka. To wynika przede wszystkim z tego, że nie przerywa się tutaj pewnej ciągłości, byśmy powiedzieli, dydaktyczno-wychowawczej. Dalej, ewidentnie to, co ma wpływ i
to, co wynika z badań PISA, to tam i także EWD, to tam, gdzie mamy do czynienia z tak zwanymi szkołami, które można by określić jako homogeniczne, w sensie tego, że mamy absolwenta podstawówki, który jest równocześnie uczniem gimnazjum. Takich szkół jest około 6%, gdzie ta homogeniczność jest zupełna, czyli ci sami uczniowie są w podstawówce i w gimnazjum, czyli pokrywa się to ładnie obwód szkoły podstawowej z obwodem szkoły gimnazjalnej. I tam po prostu te badania są najlepsze, jeżeli chodzi o EWD, natomiast najsłabiej wygląda to w przypadku NATO, czy element tworzenia po prostu nowej struktury, jeżeli chodzi o system w Polsce. Czyli no, z jednej strony, tak jak powiedziałem, mamy kwestię i badania. Z drugiej strony oczywiście mamy sytuację, w której czynnikiem przede wszystkim zwalniającym nauczycieli z pracy jest demografia. I tak naprawdę w ciągu 33% liczba nauczycieli o 13%, jeżeli chodzi o gimnazja. Czyli tak wygląda pewien stan rzeczy. W przypadku szkół podstawowych jest inaczej ze względu na sztuczny wyż, które spowodowało pójście sześciolatków do szkół. Czyli tutaj sytuacja jest po prostu inna, czyli to jakby spowodowało początkowo boom na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Natomiast no, oczywiście ten sztuczny wyż wychodzi z edukacji 1-3 i oczywiście on będzie się przesuwać przez system. Natomiast no to jest jakby, jak powiedziałem, demografia jest głównym czynnikiem, który będzie powodować zwolnienia nauczycieli. Co do zagrożeń, które oczywiście gdzieś też istnieją. Pewne zagrożenia rzecz jasna będą w dużych miastach, zwłaszcza pewnie w Warszawie, dlatego że kwestia sześciolatków w miastach powodowała taką tendencję do tego, żeby za wszelką cenę sześciolatek znalazł się w klasie pierwszej. Różnie to uzasadniano, natomiast tak naprawdę czynnikiem kluczowym była sprawa różnicy między subwencją a dotacją. Czyli jak Państwo wiedzą, ta dotacja przedszkolna, a więc tam, gdzie są zadania własne gminy realizowane ze środków własnych, na przedszkolaka to jest 1300 kilkadziesiąt złotych, tam gdzie mamy ucznia w szkole, tam ten standard A jest 5 i kilkaset złotych, tak naprawdę, gdyby zważyć, tak, czyli tam dodać wagi, to tak naprawdę ta średnia jest ponad 7 tysięcy. A więc no, to jakby powodowało, tak, cele doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej uczniów znalazło się w szkole podstawowej. Stąd tych uczniów faktycznie w niektórych szkołach warszawskich jest wielu. To też oczywiście, choćby się chciało, nie pozwala, tak, jakby tak bezpośrednio mówić o tym, czy na dzisiaj, tak, wprowadzić jakieś ograniczenia, czy jakieś widełki dotyczące liczby uczniów. To, co oczywiście też się gdzieś pojawia jako czynnik, który jest przedstawiany jako groźny, to jest oczywiście podwójny rocznik, który będzie w roku 2019 i pojawi się razem z ukończeniem klasy ósmej i ukończeniem trzeciej klasy gimnazjum. Natomiast no, gdyby popatrzeć na to liczbowo, to ten rocznik to jest rocznik 2010 roku, który był w szkołach ponadgimnazjalnych. Już po prostu w szkołach ponadgimnazjalnych jeszcze jakby dotyczy tam kilku różnych oczywiście tam i tak systemu edukacji, czyli takimi czy innymi rozwiązaniami, chociażby dotyczącymi chociażby gimnazjów dwujęzycznych, jak się pewnie przyjęli, wariant, który funkcjonować, ale w szkole podstawowej w klasie 7 i 8 będą dyskusyjną, tak, na ile system gimnazjum dwujęzyczność, tak, ta dwujęzyczność była weryfikowana, tego nie weryfikował. Myślę, że ta dyskusja w ogóle miałaby funkcjonować w takiej szkole, gdzie na takim czy innym szczeblu nie powinien też obejmować. Tak. Czyli to jest oczywiście też jakiś tam problem, o którym można dyskutować.
Jeżeli chodzi o szkolnictwo sportowe, to w zasadzie szkoły mistrzostwa sportowego, oddziały sportowe, to oczywiście my takie rozmowy prowadzimy, minister, i będziemy się starali je uwzględnić. Ten problem oczywiście też jest skomplikowany, dlatego że z jednej strony wymaga do utworzenia oddziału sportowego. Jak rozumiemy, szkoła mistrzostwa sportowego jest czymś wyjątkowym. Jest to najczęściej jakieś miejsce dla danej dyscypliny sportu. Jakby dyskutować z wami, dyskusję z ministrem sportu prowadzimy. Natomiast jak powiedziałem, kwestia oddziałów sportowych, tego na ile związki sportowe, na ile mają być tam programy, jak to ma być weryfikowane. Na pewno taka dyskusja była, tak jak i oddziałów dwujęzycznych, na to przysługuje odpowiednia waga, tak? Czyli to powoduje, że są zwiększone środki, tak? Czyli ta waga 0,17 czy 0,2, czy w przypadku SMS-ów 1, tak? A więc my jakby chcemy na ten temat rozmawiać, oczywiście otwarcie nowych planów i historii społeczeństwa oraz przedmiotów przyrodniczych i przyrody, a więc zmiany tej formuły i oczywiście zmiany też obecnej podstawy programowej, tak żeby faktycznie uczyć historii i uczyć przedmiotów przyrodniczych. Ma to zresztą jakby sens głębszy, bo ja nie pamiętam, żeby dyskusja jakaś się potoczyła, tak, i żeby zadawano wiele pytań wtedy, kiedy zwalniano nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, wtedy, kiedy powstawała przyroda, a tak się działo. Są takie szkoły, gdzie nastąpiło de facto degradacja pracowni przyrodniczych, wtedy, kiedy faktycznie zaprzestano nauczania niektórych przedmiotów w zakresie, byśmy powiedzieli, szerszym czy powszechniejszym, jako pewnego kanonu nauczania. Dalej to też musi oznaczać, że to będzie także w konsekwencji, tak, oznaczało też inną liczbę etatów czy godzin dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Czyli to jest kwestia jednej zmiany. No, w takim razie narażmy się. Goście przyjechali z jakąś wypowiedzią. Czy jest, rozumiem, jakaś propozycja innego trybu tej rozmowy? Bo mamy pytania dotyczące zmian systemu, jak rozumiem. To wiem. Może jednak w takim razie państwo może nam przedstawią cały swój zakres, ten program, co chcą dzisiaj powiedzieć i się wspólnie narażmy, jak to przeprowadzę, bo też nie będę, nie chciałbym gości zmieniać trochę, rozumiem. Jak to z tym robimy, panie ministrze? Znaczy, no też trudno im powiedzieć, tak, no, czy te pytania, nie wiem, gdzieś są, czy będą z sali, czy... No bo, jak rozumiem, no, jakby formuła miała być inna, ale oczywiście ja się do niej dostosuję, tak? Czyli jeżeli jest jakaś lista pytań, to proszę bardzo, postaram się na nie odpowiadać. Czy teraz? No skoro tak, no to teraz, tak? To może zróbmy sesję. Państwo mają kilka zakresów tematycznych przygotowanych, więc może to nie jest, może warto to jednak podzielić jakoś. Jakie tematy państwo, jest tyle osób, przyjechały powiedzieć o różnych kwestiach. Może powiemy, jakie przygotowanie. Znaczy generalnie, tak, no jest kwestia szkolnictwa zawodowego, kwestia przekształceń i kwestia pragmatyki nauczycielskiej, kwestia, która dotyczy dyrektorów i nauczycieli, tak, to jeżeli są pytania, które tego dotyczą, to... Proponuję zacząć może od tych tematów, tymi zakresami, zadawaj pytania według może tych obszarów, nie wszystkie naraz, na każdy temat. Może tak będzie prościej, państwu łatwiej się odnieść i jednak użyć też tego, co przywieźli. Czy tak może być? Po sali patrzę. Pierwszy zakres tematyczny przekształcenia. Czy możemy zacząć od przekształceń, zmian ustroju ewentualnie? Są pytania? Będziecie pytać?
Mam nadzieję, że to przekształcenie. Ja bardzo starałam się pilnie słuchać wypowiedzi pana ministra. Izabela Leśniewska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Radomiu. Teoretycznie powinnam się cieszyć, moja szkoła się zwiększy. Nie cieszę się. Tłumacząc te różne procesy, które państwo nam przygotowujecie, czy te różne zmiany, powoływał się pan na badania zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych. To jak w takim razie państwo wytłumaczycie, że chcecie nam włożyć w 7 i 8 klasy, tam, gdzie są dzieci 6- i 7-letnie, mają się pojawić 13-15-latki, dzieci w bardzo specyficznym wieku, i te szkoły podstawowe w badaniach IB wypadły jako szkoły, jako poziom szkół o dużym niebezpieczeństwie, gdyby o dużych zagrożeniach, jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo funkcjonowania. Dyskusją jest, czego dotyczyły jak gdyby same sytuacje określane jako niebezpieczne, natomiast to są twarde wyniki IB. Jak państwo nam wytłumaczycie i co mamy powiedzieć naszym dzieciom i naszym rodzicom w szkołach podstawowych, co ta zmiana da dobrego naszym dzieciom? Bo chyba musicie sobie uświadamiać, że my, nauczyciele szkół podstawowych, mimo naprawdę ogromnego profesjonalnego podejścia do naszej pracy, dzisiaj nie jesteśmy przygotowani do pracy z młodzieżą. Będziemy musieli przejść tę drogę, którą przechodziło gimnazjum przez 15 lat, być może. Ja troszeczkę nie wierzę w to, co słyszę, bo ja... W badania czy w te pytania? Nasze, no, pani dyrektor, tak? No, ja rozumiem, że nikt nie pytał. Ja uczyłem w szkole zawodowej, gimnazjum, liceum, szkole podstawowej i jakoś sobie poradziłem, więc wydaje mi się, że wykwalifikowany nauczyciel sobie powinien poradzić. Natomiast ja rozumiem, że pytanie dotyczyło czego innego tak naprawdę, bo rozumiem, że kwalifikacje nauczyciele mają. Natomiast jeżeli chodzi o te badania, to wyraźnie powiedziałem, tak, że problemem jest przeskok z jednej szkoły do drugiej. Dalej też, czyli inaczej mówiąc, tak, jeżeli mamy do czynienia z uczniem od klasy 1 do 8, to na pewno będzie on lepiej rozpoznawalny i na pewno tych problemów będzie mniej. Po drugie, powiedziałem też, że tam, gdzie są zespoły, a większość gimnazjów funkcjonuje w zespole ze szkołą podstawową, tam po prostu mamy lepsze wyniki, tak? Czyli inaczej mówiąc, jest to jakby rzecz, która jest sprawdzalna, tak? Po drugie, jeżeli mamy do czynienia z badaniami IB, które dotyczą oczywiście tych zjawisk, o których pani dyrektor mówiła, to też jakby jest tu pewna sprzeczność, tak? To znaczy, jeżeli pani dyrektor mówi, że zjawisk tych jest więcej w szkole podstawowej, a mniej odnotowywanych w gimnazjach, to inaczej mówiąc, no trudno powiedzieć, że to by zwiększało, nie wiem, tak zwane zagrożenia. No, jak powiedziałem, większość szkół i tak funkcjonuje w zespołach, więc nie jest to do końca prawdą. Często są to po prostu zespoły, w których jest przedszkole albo są oddziały przedszkolne. Dalej jest szkoła podstawowa i gimnazjum. Ja oczywiście mogę się zastanawiać, tak jak pani dyrektor, tak, skąd się wzięły takie badania, które wskazują na to, że więcej jakby zagrożeń czy więcej zjawisk negatywnych jest w szkole podstawowej. Mogę oczywiście na jakby postawić dwie hipotezy. Jedna jest taka oczywiście, że uczeń szkoły podstawowej po prostu jest bardziej szczery i chętniej rozmawia z nauczycielem i rodzicem, stąd być może łatwiej to odnotować. Z drugiej strony też stworzono taki po prostu system, w którym no, tworzono masę sześciolatki. Natomiast jak widać, no, to nie jest takie proste. Piotr Kowalczyk, wiceprezydent miasta Gdańska. Bardzo dziękuję, że pan minister jednak dojechał, że państwo jesteście z nami. Mam 4 pytania i wszystkie dotyczą samej struktury. Które samorządy lub ich korporacje popierają tą reformę? Pan minister wielokrotnie mówi o tym publicznie w mediach. Proszę o podanie nazwy tych korporacji.
bądź przynajmniej miast, które popierają, ponieważ ponad 290, które są zrzeszone w Związku Miast Polskich, negatywnie opiniują ten projekt, jak tak samo 6 dużych korporacji samorządowych. Drugie pytanie dotyczy sześciolatków. Podczas spotkania w styczniu, pierwsze spotkanie pani minister Zalewskiej z korporacją, była to Unia Metropolii Polskich, Pałacu Kultury, rozmawialiśmy o wprowadzeniu sześciolatka. Wtedy pani minister publicznie nas przeprosiła za to, w jakim trybie to wprowadzała, z racji realizacji programu wyborczego, na co wszyscy zwróciliśmy uwagę, że jest to konsekwencja tego programu i to rozumiemy. Między styczniem a marcem, czyli rekrutacją, musieliśmy stworzyć miejsca dla dzieci sześcioletnich, teraz pracujemy nad trzylatkami. Nieprawdą jest, panie ministrze, że dotyczy to tylko Warszawy. W Warszawie w jednej tylko z dzielnic brakuje 5000 miejsc. 5000 będzie brakowało w Gdańsku w przyszłym roku. We wszystkich miastach, które są w Unii Metropolii Polskich, o czym informowaliśmy z ołówkiem w ręku, tak prosiła pani minister, brakuje tych miejsc. W innych, większych miastach również. Nieprawdą jest także, że chowamy gdzieś miejsca, bo taką informację w mediach podaje pani minister. Proszę, naprawdę spotykałem się osobiście z nią 2 razy. Prosiłem, by nie mówiła w ten sposób do mieszkańców miast. Niczego nie chowamy, wręcz przeciwnie, te miejsca na nowo tworzymy. Kiedy finansowanie sześciolatka takie samo jak w szkole, mówi pan minister o tej różnicy, 4000 zł na każdym dziecku, pani minister to zapowiadała. W ostatniej wypowiedzi, kiedy prezentowała prawo oświatowe, odsunęła to finansowanie do 2018 roku. Podczas pierwszego spotkania mówiła, że to będzie już od tego roku szkolnego. I ostatnia rzecz najważniejsza, którą chcę powiedzieć, chociaż z trudem mi to też przychodzi, nikt nie zabrania państwu reformować polskiej oświaty. Każdy z 18 ministrów edukacji jakiś fragment reformy wprowadzał. Ale mam pytanie bardzo konkretne. Kiedy państwo ogłosicie przesunięcie wprowadzenia tej reformy po to, żeby doprowadzić ją rzeczywiście do prawdziwego końca, wysłuchać głos ekspertów, tych 1100, którzy są tutaj dzisiaj w Gdańsku, ale także... I mówię to dla dobra samego ministerstwa, wyłapiecie tych wszystkich ekspertów od podstaw programowych, bo jak widzimy i czytamy w mediach, cały czas oni uciekają i się im nie dziwimy, bo jeżeli ktoś chce realnie i dobrze wykonać swoją pracę, to wie, że w kilka miesięcy tego nie zrobi. I mówię to z troską, a nie żadną złośliwością. I chciałbym prosić, żebyście państwo namyślili się nad tym, na ile tą reformę można przesunąć, żeby rzeczywiście ona wyszła w życie i służyła dobru, tak jak było to w uzasadnieniu, które pan minister przedstawił. Pan minister teraz... Ja jakby tak naprawdę, jeżeli chodzi o konsultacje społeczne i ten projekt prawa oświatowego, to tak naprawdę w zasadzie trudno mówić o jakichś opiniach, skoro one nie wpłynęły. Znaczy, no, to mówię o faktach, tak? Znaczy, ja bym się chętnie odniósł do tego, gdyby te zastrzeżenia wpłynęły, to znaczy na razie to tak naprawdę mamy do czynienia z pismami 2 marszałków, tak, województwa, czy inaczej mówiąc. Na pewno takie rozmowy będą, trwały też prace zespołów, tak, wspólnych rządu i samorządu na tym etapie. Jak powiedziałem, dopiero kiedy takie oficjalne stanowisko wpłynie, to możemy się po prostu do tego odnieść. Znaczy ja... Były oczywiście też wcześniejsze stanowiska już na pewnych etapach, natomiast tutaj odnosimy się jakby do tych 2 ustaw, które zostały rozesłane do konsultacji i w wyniku tych konsultacji już nad konkretnymi projektami ustaw, czyli ustawy prawo oświatowe oraz ustawy wprowadzającej, to tak jak mówię, na razie wpłynęły te 2 jakby... pisma, to znaczy 2 marszałków. Natomiast oczywiście tutaj zgadzam się z panem wiceprezydentem, mamy również te stanowiska Metropolii Miast Polskich. Przepraszam, ale muszę sprostować się, nie chcę tego nazwać wprost, ale naprawdę dużą jest ścisłość, o której pan minister mówi. Otóż jako wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji uczestniczyłam w spotkaniu Komisji w Edukacji na temat zmian 5 chyba września.
i tam odczytaliśmy pani minister pismo wszystkich korporacji samorządowych przysłane do Komisji Edukacji. Pani minister z tym pismem się zapoznała, ja osobiście je czytałam, w którym to piśmie wszystkie korporacje samorządowe zgodnie podpisały się przeciwko tej reformie. Panie ministrze, proszę się nie zakrywać oficjalnymi konsultacjami projektu ustawy. I proszę nie mówić, że samorządy w tej sprawie jeszcze nic nie powiedziały. Mówią to na każdym spotkaniu z panią minister. Powiedziały to w Sejmie na Komisji Edukacji Narodowej, wysyłając oficjalne pismo. Pierwszy raz wszystkie korporacje samorządowe razem pod takim pismem się podpisały. Ci ludzie, którzy tu są, zasługują naprawdę, panie ministrze. Nie wiem, wypowiedzi i też proszę o niewygłaszanie stanowisk, bo my też uczulam. Ministerstwo Edukacji. No dobrze. Ministerstwo Edukacji otrzyma też stanowisko kongresu, bo zwyczajem tego kongresu jest jedno stanowisko. Natomiast uczulam też na to, że również nasze stowarzyszenie złożyło stanowisko w sprawie zmian i państwo też je mają. Mają wszyscy posłowie i senatorowie, także którzy otrzymali to na piśmie od nas. Przepraszam, że ja sobie. To znaczy, ja powiem w ten sposób, jak tutaj się pan minister odnosił się moim zdaniem do tego, o czym mówiliśmy, czyli o oficjalnych jakby pismach, które wpłynęły właśnie dotyczące projektu tych dwóch ustaw. I tak jak powiedziałam, że projekty oczywiście Metropolii, te wcześniejsze, one po prostu są przez nas analizowane, zastanawiamy się, tu będą oficjalnie odpowiedzi i tutaj nic jakby nie zamierzamy ukrywać. Do pozostałych pytań, ale... Znaczy ja mogę tylko odnosić się do tego, co zostało przedstawione w projekcie ustaw, tak? Czyli inaczej mówiąc, na ten moment no, trudno mi jest jakby dyskutować, tak? Natomiast... Informacje, nie dyskusja. Pytanie proste. No taki jest stan jakby na dzisiaj, tak? I możemy się odnieść do konkretnych ustaw i projektów ustaw. I oczywiście przecież, jeżeli takie stanowisko będzie krytyczne, to przecież nikt nie będzie tego ukrywać, ani się do tego nie odnosić, tak? To nie jest jakby kwestia, nie wiem, udawania czy nie zajmowania stanowiska, natomiast ja mogę zająć jakby stanowisko wtedy, kiedy będzie konkretne pismo, konkretne stanowisko i konkretne jakieś przedstawione argumenty. Natomiast w przypadku oczywiście... Ale na dzisiaj mogę odpowiedzieć, że nie ma ani za, ani przeciw, tak? Dlatego, że do projektu z 16 września nie ma żadnego stanowiska, tak? No, muszą to państwo zrozumieć, tak? Że poruszamy się jakby w systemie pewnym prawnym i konsultacji społecznych. Zresztą pani minister wyraźnie to powiedziała, że mowa o tym na komisji była tak 5 września, natomiast projekt jest późniejszy, tak? Czyli no państwo muszą mi wybaczyć, ale ja muszę się poruszać w kontekście konkretnego projektu i stanowiska do konkretnego projektu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie finansowania, to też jak pan prezydent wie, jeżeli chodzi o rok 2016, to oczywiście nic się w subwencji nie zmieniło, chociaż jak wszystko wskazuje na to, do szkół trafi 18% sześciolatków, tak? Czyli tutaj jakby się nic nie zmienia, a nie tak jak miało być wszyscy, tak? Wszystkie dzieci w wieku 6 lat. Czyli tu się nic nie zmieniło, też się nic nie zmieniło w zapowiedziach dotyczących subwencji dotyczącej sześciolatka. To, o czym mówiła pani minister w związku z datą 2018 roku, dotyczy w ogóle dyskusji nad samą konstrukcją subwencji oświatowej, czyli
no, można powiedzieć, że taki jest mi znany stan na dzisiaj. Przepraszam, ja pozwolę sobie zadać pytanie w imieniu nas wszystkich, a właściwie może odpowiedzieć na pytanie, czy jest, czy nie ma konsultacji. Oczywiście dwie ustawy, o których powiedział pan minister, zostały oddane do konsultacji społecznych 16 września. Kilka dni później rozpoczął się nasz kongres 26, bo jesteśmy właśnie w trakcie tego kongresu, który się kończy. Pierwsza konsultacja już się odbyła. To była konsultacja poniedziałkowa, wtorkowa i dzisiaj środa. I ja mogę powiedzieć tylko jedno, to oczywiście pójdzie jako konsultacja, ale już dzisiaj mogę powiedzieć, co tam będzie napisane. Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty oraz uczestnicy 11 Kongresu Zarządzania Oświatą nie zgadzają się na zmianę ustroju szkolnego. I to nie są tylko dyrektorzy, to są również przedstawiciele samorządów. Nie wyrażamy zgody na zmianę ustroju szkolnego, a w związku z tym raczej nie będziemy w ogóle konsultowali ustawy pod tytułem Przepisy wprowadzające. Prawo oświatowe, które ma, z tego co wiemy, pokazać się w trzech częściach, to odniesiemy się tylko i wyłącznie do tych zapisów, które nie dotyczą projektowanej zmiany ustroju, tylko do tych i jednocześnie będziemy wskazywali na to, co dzisiaj przygotowywali w trakcie do południa uczestniczyć w tym czasie, tak naprawdę zapoznać, opracować to i przesłać. I w związku z tym uwagi dotyczące tego, co nie dotyczy zmiany ustroju, a co być może wymaga poprawy, bo nie jest tak, że my mówimy, że wszystko było pięknie i teraz trzeba wszystko zachować. Zmiany są potrzebne. Ja też bardzo dokładnie słuchałam tego, co powiedział pan minister. Bardzo dobra diagnoza. W wielu punktach może nawet bardzo konkretnie wyartykułowana. Tyle tylko, że to jest diagnoza, a lekarstwem na tą diagnozę ma być nie zmiana podstaw programowych, nie zmiana ramówek, tylko zmiana ustroju szkolnego. Pytanie jest, po co? I to tyle.